Dzień dobry Państwu, Paweł Waniek, Kontrast Plus. Witam w ostatnim tygodniu tego roku. No i dzisiaj przede mną i przed Państwem prawdopodobnie ostatnia rozmowa z przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, panem Łukaszem Podlewskim. Dzień dobry, witam pana przewodniczącego. Witam serdecznie. Jeżeli pan redaktor powiedział, że ostatnio, to już nie będę się wpraszał ani jutro, ani pojutrze. W tym roku. 1 stycznia też nie. W tym roku, tak. Natomiast tym roku. Nowy już za chwilę. No to dobrze, panie przewodniczący, na podsumowanie tego roku jeszcze przyjdzie czas, ale to na koniec. Natomiast na początek chciałbym zapytać o taką sprawę dotyczącą nas wszystkich, nim przejdziemy do spraw regionalnych, czyli całkiem niedawno premier Morawiecki mówi, że godziny policyjnej nie będzie, ale za chwilę minister Dworczyk mówi, że zakaz przemieszczania się obowiązuje. Więc te konsekwencje również będą w tym momencie wiążące. Nie sądzi pan, że od jakiegoś czasu po prostu, jeśli chodzi o rząd, są problemy natury komunikacyjnej? Panie redaktorze, można to rzeczywiście, ktoś może tak to odbierać, ale to myślę, że mogą tak to odbierać osoby, które może nie tyle bagatelizują wszelkiego rodzaju obostrzenia, czy chcą trochę iść na przekór z wszelkimi możliwymi zasadami. Ktoś rzeczywiście może odebrać to jako taki dwugłos, tak? Myślę, że premier Mateusz Morawiecki chciał tutaj rzeczywiście, żeby w świadomości nas wszystkich zostało, że te obostrzenia należy przestrzegać bez względu na to, czy to będzie noc sylwestrowa, czy noc poprzedzająca, czy noc kolejna, czy dzień, tak? Bo myślę, że premier, który współpracuje z fachowcami w dziedzinie koronawirusa, wie, że no niestety sam okres świąteczny, to co zadziało się chociażby w tym szale świątecznych zakupów, zakupów co prawda mniejszych niż każdego roku, ale rzeczywiście sklepy, galerie, sklepy wielkopowierzchniowe były przepełnione. Myślę, że to da niestety ten negatywny efekt w postaci wzrostu zachorowań. Jeżeli na to nałożylibyśmy jeszcze noc sylwestrową, jakiegoś rodzaju zabawy, mniejsze, większe imprezy, to rzeczywiście w połowie stycznia moglibyśmy mieć ten początek czy trzecią falę. Dlatego ja bym dziś nie skupiał się, czy to będzie godzina policyjna, czy będzie zakaz przemieszczania, bo dziś już wiemy o tym, że tych mandatów za przemieszczanie się nie będzie, tak? Dziś tutaj nie ma zmiany rozporządzenia, ale nie będzie też mandatów, ale apelowałbym wszystkich o taką wzmożoną ostrożność. Naprawdę jeden sylwester spędzony w domu wśród najbliższych, no nikomu nie zaszkodzi. Ja akurat, ja bardzo lubię akurat sylwester spędzać w domu z najbliższymi. Można rzeczywiście te kilka tygodni odczekać, karnawał jeszcze trochę potrwa i wtedy się pobawić. Dwugłos, jak to ładnie pan przewodniczący ujął, występuje też w społeczeństwie w kontekście szczepień, które się już zaczęły, także w Radomiu, w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Pierwsze 150 dawek, kolejne mają trafić za około 3 tygodnie. Pan osobiście uważa, że należy się szczepić i zamierza pan się sam osobiście zaszczepić? Tak, panie redaktorze, w momencie, kiedy rzeczywiście te szczepionki będą dostępne dla osób w moim wieku, bo ja nie jestem w żadnej grupie uprzywilejowanej czy narażonej na kontakt z koronawirusem, i dlatego ja spokojnie czekam na swoją kolej, na możliwość zapisania się, no trzeba mieć też świadomość, że to będzie tak naprawdę za kilka miesięcy, bo samo szczepienie tej grupy pierwszej i grupy zero będzie trwało co najmniej kilka miesięcy i my dziś możemy mówić, że czy pan redaktor, czy nasi słuchacze, czy telewidzowie będą mogli zaszczepić się za kilka miesięcy i wtedy myślę, że już będziemy mieli tak dużo danych i tak dużo osób wyszczepionych, że ta świadomość i rzeczywiście chęć do zaszczepienia się wzrośnie. Ja do tego absolutnie zachęcam, bo dziś wydaje się, że jest to jedyna droga. Rozumiem skądinąd też obawy, że pojawiają się głosy, chociażby w mediach społecznościowych, że tyle lat czekamy na szczepionkę na grypę, czy na skuteczną szczepionkę na grypę, tak? Na inne choroby, no a tu nagle koronawirus. Nie wierzę w teorie spiskowe, że dziś ktoś chce nas narazić na jakieś niebezpieczeństwo. Zachęcam do szczepień, jest to naprawdę droga do wyjścia na prostą, do normalności i mam nadzieję, że ten okres niskiej emisji koronawirusa, bo miesiące wiosenne i letnie
to z tym nam się zbiegną, bo rzeczywiście większość społeczeństwa wtedy, większość z nas spędza czas na dworzu, nie kumulujemy się w pomieszczeniach, te pomieszczenia są wentylowane, przewietrzane, co jest bardzo ważne akurat, jeżeli chodzi o koronawirusa, zbiegnie się z tym, że się jak największa ilość osób w Polsce zaszczepi. To przechodząc do spraw już bardziej regionalnych, nie udało się pozyskać około 27 milionów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę szpitalnego działu ratunkowego przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. No a pandemia pokazuje, że inwestowanie i dbanie o ochronę zdrowia jest obecnie na wagę złota. Dlatego też mam pytanie, co radomscy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, mam tu na myśli zarówno radnych, jak i parlamentarzystów, mają zamiar zrobić, żeby te środki pozyskać? No bo miastu się nie udało. Panie redaktorze, ale jednocześnie udało się pozyskać środki na remont wiaduktu, tak? Inwestycje też potrzebną i też niezbędną. Ja sam zachęcałem prezydenta do złożenia jak największej ilości wniosków na jak największe kwoty, bo wiadomo, gdzieś było też, że 100% nie dostaniemy, ale musimy starać się o te środki. Dobrze, że są środki na wiadukt. Myślę, że kolejna transza i przygotowane wnioski przez miasto, jeżeli chodzi o ulicę Polanowską, z czego się bardzo cieszę, i na rozbudowę szpitalnego oddziału ratunkowego, znajdą uznanie i będą te wnioski złożone na tyle pozytywnie, że z kolei kolejne dofinansowanie do Radomia trafi, tak? Dziś mówię, no nie chciałbym tutaj kłaść na szali, czy wiadukt, czy SOR, tak? Obydwie inwestycje potrzebne, jeżeli spojrzymy pod kątem ochrony zdrowia, wydaje się, że SOR jest najważniejszy. Jeżeli spojrzymy o to, jak wygląda wiadukt i że naprawdę istnieje zagrożenie, że on za kilka miesięcy może zacząć się sypać i może dojść do, no nie daj Boże, tragedii, no to też wydaje się potrzebne. Tych potrzeb jest naprawdę wiele i gdybyśmy dziś mieli możliwość skorzystania z funduszu, gdzie byłoby 400 czy 500 milionów do podjęcia, też byśmy te wnioski spokojnie wypełnili i zapełnili te potrzeby, tak? Bo w Radomiu potrzeb jest wiele. No mówię, no nie tylko te. Dobrze, że otrzymaliśmy dofinansowanie. Najpierw 22 miliony, później 30 zabrakło na SOR. Radom i tak dostał bardzo dużo. Mam nadzieję, że również w trzeciej transzy też Radom zostanie tutaj dostrzeżony, tak, i potrzeby Radomia, bo naprawdę one są duże. To zmieniając temat, ale pozostając mimo wszystko przy pieniądzach, nawiązując do tego, co powiedział prezydent, wiceprezydent Jerzy Zawodnik, czy pan też sądzi, że radni Prawa i Sprawiedliwości są mądrzejsi od zapisów ustawy o odpadach? Panie redaktorze, ciężko mi tutaj z czymś takim polemizować. No, ja nigdy mi nie powiedział, że ktoś jest mądrzejszy od zapisów ustawy, tak? Rozumiem, że nie wiem, czy prezydent miał na myśli ustawodawców czy autorów ustawy, ale rozumiem, że chodzi o wysokość opłat za pobór. A już mówię. Prezydent Zawodnik twierdzi, że nie macie państwo po prostu konkretnych argumentów, jesteście na nie, bo nie. I do tego właśnie przywołuje ustawę, że w tej ustawie jest zapisane, że system, prawda, wywozu śmieci powinien być zbilansowany, a obecnie nie jest. No i tu już kończę. Już tu przywołuję, że w przeliczeniu to by było 17 zł na mieszkańca, no a brakuje 20 milionów złotych, tak, które będą musiały zostać zabrane z realizacji innych zadań. Panie redaktorze, ale ten system równie dobrze może kosztować nad Radomiu 120 milionów, bo Radkom będzie nam jeszcze większe faktury wystawiał. My chyba zapominamy, że mamy w Radomiu spółkę miejską, jaką jest Radkom, i my dziś właśnie między innymi z opłat utrzymujemy pracowników czy zarząd tej spółki, tak? Chociażby między innymi, tak? To nie jest tędy droga. Ja mam jeden argument i zawsze będę go powtarzał. Jeżeli mieszkańcy uważają, że powinni płacić więcej, to prezydent, jeżeli taką zgodę czy taką aprobatę mieszkańców uzyska, to ja jak najbardziej zagłosuję dwoma rękoma za podniesieniem opłat. Ja dziś jednak spotykam się z mieszkańcami, odwiedzam radomskie osiedla, widzę, co się dzieje chociażby na blokowiskach, bo wielokrotnie to powtarzam i mam nadzieję, że to do
również władz miasta Nakielińskiego trafi. Jeżeli chodzi o odbiór odpadów w domkach jednorodzinnych, rzeczywiście wygląda to nieźle. I ja dziś mogę powiedzieć z pełną świadomością, że jestem gotowy zapłacić więcej, tak? Bo rzeczywiście te śmieci są odbierane regularnie, są odbierane na czas, są odbierane w sposób segregowany i tak dalej, i tak dalej. Ale na radomskich blokowiskach niestety dzieje się źle, bo przyjeżdża samochód odbierający odpady i pakuje zarówno gabaryty, śmieci mokre, śmieci suche, nikt tego nie kontroluje. Mieszkańcy są źli i powiedzieli, że nie będą płacić więcej za tak funkcjonujący system. I przy zwiększeniu opłat powinna pójść zmiana systemu i kontrola rzeczywiście firm, które dokonują odbioru odpadów. Tak? A jeżeli ja dziś z prezydentem zawodnikiem rozmawiam, dlaczego mieszkańcy Kamienic, bo mamy kamienice w centrum miasta i piszą do mnie mieszkańcy, mówią, że dlaczego my mamy płacić za odbiór odpadów zielonych, skoro my tych odpadów nie mamy? A prezydent mówi, no to jest sprawa nie do rozwiązania. Ten problem jest nie do rozwiązania. Mieszkańcy mówią, mamy więcej papieru, a prezydent mówi, że to jest sprawa nie do rozwiązania. Rzeczywiście jest problem, żeby w jednym sektorze częściej był odbierany papier niż śmieci zielone, niż odpady zielone, czy te tak zwane bio. No prezydent mówi, że sobie z takimi rzeczami nie radzi, bo nie potrafi dla kilku ulic zmienić, dostosować systemu. No, ten system jest dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla systemu. Czyli najpierw zmiana systemu, a dopiero potem ewentualnie modyfikacja cen. Tak jak mówię. Wypracujmy taki system, z którego mieszkańcy będą zadowoleni i rzeczywiście opłaty mogą, czy powinny kosztować więcej. Ja już nie chcę dziś wchodzić w dyskusję, jak Radkom przetwarza te odpady, jak je segreguje, czy rzeczywiście odzyskuje tyle, ile powinien, bo to zabrakłoby nam, do Sylwestra by nam zeszło. Dobrze, no to jedziemy dalej i to niejako dosłownie, bo na podwyżki związane z wywozem śmieci zgody nie ma, ale już na poszerzenie strefy płatnego parkowania w centrum Radomia, tak, no i to powoduje, że za chwilę, na dobrą sprawę, kierowcy będą oczywiście w związku z tym spłacali więcej do kasy miejskiej, bo ta strefa będzie większa, no ale jak tak dalej pójdzie, to za chwilę miejsce parkingowe w Radomiu będzie towarem iście luksusowym, za które trzeba będzie słono płacić. Tu, panie redaktorze, głosowałem przeciwko tej uchwale i nie rozumiem radnych, którzy podnieśli rękę za tą uchwałą. To nie jest sposób, bo dziś strefa parkingowa to tak naprawdę służy tylko temu, żeby była rotacja miejsc. I korzyści, kierowcy nie widzą żadnej innej korzyści z funkcjonowania strefy. Żadnej innej. Poza tym, że rzeczywiście po godzinie, po półtorej, po 20 minutach ten samochód ludzie zabierają, bo te opłaty są coraz droższe, a w planach rzeczywiście jest ich podniesienie. Ja głosowałem przeciwko, nie rozumiem rzeczywiście takiego postępowania, bo dziś samochody, które stały chociażby na ulicy Walińskiego, przesuną się i będą stały na Praż Moskiego, czy na dole Traugutta, tak? Czy pomiędzy blokowiskami. No, to nie jest rozwiązanie, drodzy państwo. I mówiłem o tym na sesji, dlatego głosowałem przeciwko. Kierowcy muszą zobaczyć korzyści płynące z tego, że strefa funkcjonuje. Chyba nikt w Radomiu nie wie, chyba ja jako jedyny pytałem, na co idą środki z funkcjonowania strefy, ile mieszkańcy Radomia są zadłużeni, bo jak wiemy, no, są wystawione mandaty. Jak wygląda egzekucja tych środków? I ja dziś jako jeden z kierowców w Radomiu, no chciałbym zobaczyć, że rzeczywiście, skoro płacę za te bilety, no to poprawia się jakość czy dróg, czy parkingów, no zajezdni, czegokolwiek w Radomiu, a my dziś tak naprawdę mamy strefę dla strefy. Płacimy po to, żeby płacić, żeby była rotacja miejsc. I rzeczywiście jest to jedno z założeń, tak? Rotacja miejsc parkingowych, no ale nie może być tylko po prostu strefa funkcjonować dla strefy. Zupełnie błędna decyzja radnych, ja głosowałem przeciwko i naprawdę uważam, że strefa nie powinna wyglądać i funkcjonować w ten sposób. No to myślę, że pewnie ten temat jeszcze będzie się w przyszłym roku przewijał, ale zostawmy samochody, a przejdźmy do samolotów, do lotniska, no bo tutaj trochę pozytywnych informacji, przynajmniej na początku, bo już kolejne 3 przetargi ogłoszone przez PPL, nie ma opóźnień, jeśli chodzi o dotychczasowe prace, no to wręcz nowum, jeżeli chodzi o nasze miasto. No do tego możemy dodać ukończoną Aleję Wojska Polskiego, pracę nad Airport City, nabiera to całkiem fajnych kształtów. Tak, panie redaktorze, tyle, że ja jestem chyba jednym z tych przedstawicieli radomskiego samorządu, który nie lubi chwalić dnia przed zachodem słońca. Bardzo trzymam mocno kciuki za tę inwestycję. Cieszę się, że rośnie, cieszę się, że są rozstrzygane kolejne przetargi, ale pamiętajmy, że do końca jeszcze daleko, jeszcze kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt
nie chcę już dzisiaj teraz powiedzieć, kilkanaście na pewno miesięcy. Mamy nadzieję, że ja też mam nadzieję, że pandemia koronawirusa skończy się, tutaj zbiegnie się z otwarciem radomskiego lotniska i rzeczywiście to będzie taki boom, taki strzał dla Radomia, bardzo pozytywny. Cieszy się również to, że wokół lotniska ma powstać strefa przylotniskowa i te tereny mają być zagospodarowane, żeby służyć miastu i przynosić tutaj korzyści z płynących podatków dla miasta. Tak jak mówię, cieszę się, że to rośnie, cieszę się, że lotnisko powstaje, ale trzymajmy kciuki, nie zapeszajmy na pewno. No, trzymamy kciuki i to bardzo mocno, no ale właśnie, żeby nie było tak różowo, no to na lotnisko jest położony cień spółki Port Lotniczy Radom i tutaj chodzi mi o tą kwotę 51 milionów złotych, którą trzeba będzie jeszcze spłacić. Nawet pan na swoim Facebooku opisuje całą tę sytuację i ostrzega pan, formułując też, że prezydent niedługo będzie straszył, czy to zawieszenie stypendiów, czy podwyżką podatków, zwolnieniami, zamiast szukać rozwiązania tego problemu. No to ja się pytam, jakie rozwiązanie ma Prawo i Sprawiedliwość? Jakie rozwiązanie ma pan przewodniczący? Panie redaktorze, sprawa niezwykle skomplikowana, bo od kilku lat spłacaliśmy tak zwany Bajserbek, czyli 70 milionów złotych, na które w 2014 roku została wyrażona zgoda. Środki miały być inwestowane w rozwój lotniska. Niestety z kwoty kilkudziesięciu milionów zostało zainwestowane w rozwój lotniska tylko kilkanaście. Dziś nie odpowiemy sobie na pytanie, gdzie byłoby radomskie lotnisko, gdyby te środki zostały zainwestowane. Między bajki można włożyć to, że prezydent utrzymywał spółkę przy życiu i dzięki temu PPL do nas trafił, bo to naprawdę śmieszne, że prezydent utrzymywał sto kilka osób na stanowiskach i płacił im zobowiązania i dlatego PPL do nas trafił. Nie dlatego, drodzy Państwo, bo pamiętamy wszyscy opinię PPL-u na temat kondycji finansowej i na temat kondycji lotniska z 2017 czy 2018 roku. Powiem tak, panie redaktorze, tę kwotę trzeba jak najszybciej spłacić i rozbijanie jej, przekładanie do 2036, to co proponował prezydent, nie jest wyjściem. Budżet Radomia to ponad 1,3 mld złotych. 7 milionów złotych nie zrujnuje budżetu miasta. Ja dziś nawet bym powiedział, że trzeba szukać wszelkich możliwych oszczędności, żeby z takich kwot, z takich zadłużeń schodzić jak najszybciej. Jeżeli da się, jeżeli jest możliwość, to wręcz nadpłacać, tworzyć nadwyżki budżetowe po to, żeby spłacać te środki, te zobowiązania, które powodują dla nas konkretne koszty. Obsługa długu to jest kilkadziesiąt milionów w skali roku. Sama obsługa długu, tak? I tak jest w przypadku tych obligacji. Rozłożenie, zamiana z lat 7 na lat 15 i być może w perspektywie rzeczywiście to mogłoby przynieść 2-3 miliony oszczędności, bo jest inna formuła finansowania. No nie, to na pewno nie jest droga. Z takich zobowiązań trzeba schodzić jak najszybciej, a wskazywanie, że te obligacje, te nowe obligacje, które proponował prezydent, spłacimy z czynszu, który będzie płacił PPL, no to jest tak naprawdę mielenie, wałkowanie długów, tak? Bo ja bym chciał, żeby pieniądze, które zapłaci PPL z czynszu, szły w rozwój miasta, a nie spłatę zobowiązań z lat 2015, 16, 17, gdzie prezydent z ówczesnymi władzami spółki nie potrafił zainwestować w lotnictwo. Dobrze, no to wobec tego pozostaje nam przejść... Dziękuję za dobrą odpowiedź. Znaczy, no to jest pana odpowiedź, panie przewodniczący. No na pewno jeszcze do tego tematu będziemy wracać, bo jest to pewnie, no nawet jest to na pewno poważny problem. Panie redaktorze, tak? To tak jak mówię, to niestety to są tak zwane wypadające trupy z szafy, tak? Było zobowiązanie... Rzeczywiście radni czy prezydent ówczesnej kadencji zaciągnął je, prezydent miał możliwość finansowania tych środków, jeżeli ich nie zainwestował, to dziś uczciwym byłoby poinformować pana redaktora, pana sąsiada, wszystkich mieszkańców Radomia. Drodzy Państwo, miałem 70 milionów, zainwestowałem jedynie kilkanaście, reszta została przejedzona przez pracowników i przez władze spółki. Trudno stało się, przepraszam. Ale no, ja mogę, to może mogą być moje życzenia do prezydenta z prośbą o uczciwość w nowym roku. A no to pewnie do życzeń przejdziemy na koniec. Natomiast najpierw jeszcze pytania od widzów, bo tak oto panowie Janusz i Daniel chcieliby z grubsza wiedzieć, co pan zrobił dla mieszkańców podczas minionego roku. Innymi słowy, jak idzie realizacja pana obietnic wyborczych? Panie redaktorze, wydaje się, że ja nie pamiętam dziś, nie uczyłem się też mojej tak zwanej ulotki wyborczej na pamięć, ale cieszę się, że ulica Wolanowska, o której również u pana w studiu wielokrotnie rozmawialiśmy, jest szansa na realizację tej inwestycji, bo
dziś skupianie się na małych inwestycjach, plac zabaw gdzieś na osiedlu, nie. Ja rzeczywiście skupiałem się na tych większych rzeczach. Cieszę się, że ulica Wolanowska nabiera kształtów. Cieszę się niezmiernie, że mamy bulwary, tak? No, nie są w takim kształcie, o jakim mówiłem, ale rzeczywiście odwiedzając dziś bulwary, o które rzeczywiście mówiłem, że będę zabiegał, udało się tę inwestycję zrealizować. Mam nadzieję, że rzeczywiście tych samochodów tam nie będzie. Wtedy rzeczywiście będę bardzo zadowolony i nie mówiąc, że szczęśliwy. Cieszę się, że prace przy zalewie rzeczywiście nabrały tempa i trwają. To tak bardzo pobieżnie. No, są utwardzane ulice również u nas w okręgu. Ja mam nadzieję, że Żakowice, które były zapomniane, i dziś dwie czy trzy ulice, które są gotowe do utwardzenia w 2021 roku, zostaną utwardzone. To tak z grubsza chyba, jeżeli chodzi o moje rzeczywiście konkretne obietnice, o które zabiegałem. Mam nadzieję również, że ulica Pośrednia, tak, bo rzeczywiście pośrednia tutaj jest nie to, że oczkiem w głowie, ale rzeczywiście cały czas gdzieś tam ten wyrzut sumienia ciąży i te 700 tysięcy trzeba w budżecie miasta wygospodarować. Dobrze. No, jak pana mam tutaj w studiu, choć to nie moje pytanie. Pan Jerzy, jakie są nowe wieści odnośnie stadionu Radomiaka? Panie redaktorze, no nie chciałbym kończyć wywiadu smutnymi wiadomościami, ale skoro pan już zapytał, nie mam dobrych wiadomości. No, pan Jerzy pyta, dlatego... Drogi panie Jerzy i drodzy mieszkańcy i wszyscy sympatycy Zielonych, a także Radomskiego Sportu, naprawdę mam obawy, że stadion do nowego terminu, bo już nie chcę mówić o 17 stycznia 2021 roku, czyli za 3 tygodnie. Panie redaktorze, przez rok, kiedy betonowc tam jest, stadion wygląda gorzej niż wyglądał. Nawet nie drgnęła jedna praca do przodu. Cały czas firma Betonox nie może wyjść z fundamentów, z prac, które mają potwierdzić, utwardzić podłoże trybun i fundamenty. To jest 12 miesięcy, kiedy firma jest na budowie. 17 stycznia 2020 roku została podpisana umowa, a stadion wygląda gorzej niż wyglądał. Zostały rozebrane trybuny i ja dziś naprawdę już mam bardzo duże obawy, że grudzień 2021 roku będzie terminem, który nie zostanie dotrzymany. Wiadomo, panie redaktorze, prezydent powie, że ja nie jestem budowlańcem. Prezydent też nie jest. Prezydent przekłada i aneksuje umowy, dokłada kolejne miliony dla Betonoxu. Powiem więcej, być może istnieje obawa, że i hala może być niedotrzymana, bo kiedy patrzę w nowe harmonogramy zaproponowane przez firmę Betonox, no włos się jeży, bo hala ma być oddana w kwietniu, a w kwietniu widzę, że będą prace wykonywane za kilka czy kilkanaście milionów na obiekcie, więc ciężko mi sobie wyobrazić, że firma Betonox realizuje pracę za kilka milionów złotych na hali, a jednocześnie trwają odbiory, bo no to rozumiem, że hala nie będzie gotowa, a jednocześnie mówi się, że te odbiory będą trwały miesiąc czy dwa miesiące. Tak podobnie wygląda sprawa ze stadionem. Naprawdę sprawa niezwykle kuriozalna. Kiedy ja pytam prezydenta na komisji czy przedstawicieli firmy Mosir, mówię, dlaczego zaakceptowaliście taki harmonogram, gdzie rzeczywiście prace są wskazane w miesiącu kwietniu i grudniu, jeżeli chodzi o stadion, skoro inspektorzy podpisali, my nie mamy wyjścia. Drodzy Państwo, inspektorzy to jedno, ale mamy nadzór, mamy władzę spółki i dla mnie naprawdę rzecz niewiarygodna. Myślę, że jeszcze o stadionie, o hali będziemy niestety rozmawiać w 2021 roku, mimo że 2 lata temu już miały odbyć się na niej zawody. No to na pewno będziemy do tego tematu wracać i go pilotować, ale panie żeby nie kończyć na takiej negatywnej właśnie informacji. Cieszę się, że mamy tam kibiców i zawody sportowe. Dlatego, żeby nie kończyć z taką negatywną wieścią, to jeszcze jedno pytanie od naszego widza, no i potem podsumowanie. Zatem przejdźmy do pytania od pana Pawła, tak szybciutko. Jakiś czas temu podczas wywiadu właśnie na antenie Zebra TV obiecał pan, że dowie się, co się dzieje z rozbudową Leclerca. Czy rozbudowa hipermarketu stanęła, czy będzie kontynuowana, plany się zmieniły, wiemy coś na ten temat nowego? Panie redaktorze, bardzo krótko, z tego co się orientowałem, nie mam odpowiedzi na piśmie, ale wiem, że w 2021 roku rozbudowa ma być kontynuowana.
No i to już jest dobra wieść. No to w związku z tym, panie przewodniczący, nasza rozmowa dobiega końca. Dobiega końca też ten trudny 2020 rok. Dlatego poproszę pana o takie krótkie podsumowanie, oczywiście w kontekście tego, co się działo w Radomiu. I żeby nie było za łatwo, to chciałbym, aby również wymienił pan jakąś decyzję albo może działanie ze strony prezydenta i jego najbliższego otoczenia, która się panu podobała, albo z której jest pan zadowolony, ocenia pan ją pozytywnie i obiecuję, że oczywiście pytając o to prezydenta Witkowskiego, również zwrócę się, żeby powiedział coś pozytywnego o działaniach radnych Prawa i Sprawiedliwości. Zatem słucham. No, panie redaktorze, to rzeczywiście pan dał tutaj zagadkę, ale mówiąc bardzo poważnie, ja chyba najbardziej cieszę się, że rzeczywiście może z tych spraw bardzo lokalnych, tak, czyli okręg mój wyborczy, że rzeczywiście prace nad zalewem ruszyły i cieszę się, że prezydent zdecydował, że dał tę robotę, mówiąc kolokwialnie, fachowcom i specjalistom z wodociągu, bo rzeczywiście pan Leszek Trzeciak, prezes, fachowiec naprawdę wysokiej klasy i jestem zbudowany, kiedy słyszę, że pan prezes odwiedza każdą ze swoich inwestycji prowadzonych co najmniej raz w tygodniu, że codziennie jest na jakiejś inwestycji i Radom dzięki wodociągom się zmienia, dzięki tym środkom unijnym, które trafiły do Radomia, się zmienia i tu rzeczywiście prezydent pytał radnych o zgodę, radni na takie przesunięcie, żeby to wodociągi robiły. Rzeczywiście tutaj jak najbardziej decyzja na plus. Liczę, że jak najszybciej ten zalew zostanie oddany do użytku, bo to po prostu fajne miejsce w Radomiu, a mam nadzieję, że w 2021 będziemy rozmawiać o tym, żeby teren wokół zalewu został zmieniony, żeby to było fajne miejsce do rekreacji, nie tylko sama woda i alejka, tak, żeby ten teren po prostu żył, bo jest potrzebny, tak. Myślę, że Piotrówka obok to tak samo miejsce, które powinno być zagospodarowane. To tutaj mówię, pozytywne działanie prezydenta, jak pan redaktor zauważył, nie miałem z tym wielkiego problemu, mimo że się nie przygotowywałem. Trudny rok, ale nie beznadziejny. Nie wszystko możemy zgonić na koronawirusa, bo rzeczywiście mamy Wojska Polskiego oddane, uporaliśmy się, jeżeli chodzi o obraz zewnętrzny kamienicy Deskurów. Tak, kamienica Deskurów jest oddana. Nie chcę dziś oceniać, w jakim ona jest stanie i jak wizualnie to wygląda w kilku elementach. Jest oddana, mam nadzieję, że też będzie elementem ożywiającym radomski rynek. Kolejne kamienice czekają i czy wręcz są prowadzone prace. Że to dobry początek, czas rzeczywiście porozmawiać, co zrobić z płytą rynku, żeby to miejsce żyło i było takim impulsem dla Radomia. Mam nadzieję, że też 2021 rok to będzie czas, kiedy budżet Radomia nie będzie przeżywał tak dużych trudności jak do tej pory. Nie zabraknie na wypłaty, nie będziemy musieli zwiększać deficytu, bo prezydent nie doszacował budżetu w wielu kwestiach. Te sprawy mam nadzieję, że zostaną wyprostowane. Liczę też na środki zewnętrzne, chociażby na wiadukt od marszałka Struzika. Liczę na środki dotyczące ulicy Wolanowskiej czy SOR-u. To rzeczywiście będą ważne rzeczy w 2021 roku. Panie przewodniczący, serdecznie dziękuję za dzisiejszą, ostatnią w tym roku, ale na pewno nie ostatnią w ogóle, rozmowę. No i oczywiście za odpowiedzi na te pytania. I co? Życzę jak najlepszego roku 2021, dużo zdrowia. No i żebyśmy rozmawiali często i żeby te rozmowy były wypełnione przede wszystkim dobrymi informacjami. Panie redaktorze, dobrymi, prawdziwymi i żeby to były właśnie merytoryczne rozmowy, gdzie rzeczywiście można porozmawiać o Radomiu. Ja również dla całej redakcji na pana ręce składam najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich mieszkańców, przede wszystkim zdrowia. Drodzy państwo, żebyśmy mogli w 2021 roku w każdym wywiadzie spotkać się w pełnym składzie, że tak powiem, po sportowemu. Dużo zdrowia, bez kontuzji i wracajmy po Sylwestrze do zdrowia, do pracy. I ja w imieniu swoim i całej redakcji serdecznie dziękuję. Łukasz Podlewski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, był moim i państwa gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję pięknie. A państwu dziękuję już za uwagę. To był Kontras Plus. Paweł Wanie, kłaniam się i oczywiście życzę przyjemnego popołudnia i zapraszam na kolejne odcinki naszego programu. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.